Dla polskiej grupy zbrojeniowej niezmiernie istotne jest posiadanie nowoczesnych, innowacyjnych produktów, które w swojej klasie reprezentują światowy poziom. PGZ ma kilka takich produktów. Do nich należy między innymi samobieżna armatochaubica Krab, systemy broni strzeleckiej Grot, nowoczesne systemy nawigacyjne, systemy radarowe. Możemy się pochwalić produktami, które są z najwyższej półki. W dalszym ciągu koncentrujemy się na pracach badawczo-rozwojowych. Na tegorocznej edycji targu w Kielcach prezentujemy nowy bojowy pływający wóz piechoty Borsuk, który zapewne stanie się następcą wysłużonego bojowego wozu piechoty. Jest to produkt wytworzony siłami w dużej mierze PGZ-u. Podwozie jest pracą badawczo-rozwojową prowadzoną pod kierunkiem Huty Stalowa Wola z finansowaniem środków z Narodowego, z NCBR-u. Wieża również jest produkcją polską we współpracy z prywatną firmą WB Electronics. W chwili obecnej pokazujemy prototyp. Przeszedł on już pierwsze badania w zakresie pływalności, w zakresie zabezpieczenia przeciwminowego i w zakresie odporności na rażenie. Rozpoczną się prace w zakresie odbiorów zakładowych i mam nadzieję, że w ciągu najbliższego okresu nastąpi finalny odbiór przez zamawiającego, czyli przez polską armię, i docelowo podpiszemy kontrakt opiewający na około 1000 sztuk tych pojazdów. Mamy wszelkie prawa do tego pojazdu, więc będzie to zapewne jeden ze sztandarowych produktów eksportowych ze względu na to, że posiada unikalne parametry techniczne, którymi nie dysponuje nasza konkurencja w tej kategorii. Współpraca PGZ-u z rządem, z dyplomacją przy realizacji kontraktów zbrojeniowych jest niezmiernie istotna. Tego typu sprzedaż produktów specjalnych wymaga wsparcia rządowego, więc poza kwestiami oferowania, prezentowania, co skutecznie robi PGZ, występując na wszystkich kluczowych targach na świecie, oczekujemy szerokiego wsparcia zarówno Ministerstwa Obrony Narodowej, jak i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ponieważ tego typu kontrakty, w szczególności duże, wymagają wsparcia dyplomatycznego. Rola portalu Defense24 w zakresie sporządzenia raportu opisującego 10 sztandarowych produktów, potencjalnych produktów eksportowych, jest bardzo istotna i bardzo pozytywna. Z tego względu, że zarówno docenia firmy, które znalazły się w tym rankingu, jak również pokazuje potencjalnym nabywcom uzbrojenia, że te produkty zostały wytypowane, przeszły jakąś selekcję, więc jest to działanie niezmiernie istotne i pomaga niewątpliwie w promocji produktów polskiego przemysłu, w tym produktów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ponieważ wśród 10 produktów połowa to produkty Polskiej Grupy Zbrojeniowej.